No i witam w kolejnym Evil Within. Może dlatego nie ma znajdziek, bo one nie poginęły do końca. Co się stanie, jak ja tam wejdę na to? A wyspada właśnie czasami tak pogłówkować. A nie, to nie jest tajne przejście, bo tu jest klucz i trzeba się i tak cofnąć. Także, no gierka się umywa w stosunku do Tomb Raidera. A jednak nie, nie no, nie no, jest tam tajne przejście. Korzystam. Latareczka. Shit, no co to było? No nie wiedziałem, że to jest gra zręcznościowa. Co jest? No, czy to wymaga komentarza? Tak czy siak uda mi się to zrobić szybko i sprawnie. Mógłbym tą pułapkę zostawić na te zombiaki. Raz. Jedziesz, panie tego. No to chociażbyś nie kulał, chłopie. Tu jest. Tu są kolce w suficie. Działaj, działaj. Gdzie jest to wajcha? Wajcha, przełóż pan. W świecie rzeczywistym to ja bym tutaj po kolanach biegł. Żeby to szybciej działało. Kurde, no naprawdę, sprawność. To było pytanie do mnie, Nurku.
Teraz pokaż mi tą zapałkę, którą miałeś w kieszeni, a nie chciałeś cały czas użyć. Masz szczęście. Ciekawe, czy pod tym sznurkiem mogę przejść. Tak, żeby to cholerstwo pobiegło za mną. Kurczę, tu się popisuje kondycją i sprawnością. No dalej, 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 dalej. No warto było zostawić pułapkę faktycznie. Tylko czemu ja tu nie mogę strzelać? Już mam dosyć tamtej komnaty. Tu kolejni. I ciekawe, co to. Aha, to jest ten bełt zamrażający, oślepiający. Granaty. Kluczyk. 5000 czy 10 tysięcy? Cztery pociski. Tutaj jeden przeżył lub sobie po prostu żyje. No tam dwóch. Ale tutaj ostatnio jeszcze jeden się szlają. Ale mamy na niego sposób. Jeśli się oczywiście nie obróci. No dalej, dalej, dalej. Z tyłu. Kurde. Nie, no sorry. On miał przewagę w momencie, kiedy ja go dusiłem. Jeszcze mnie zabija i sobie od początku. Co za przykre to było. Ja was nie będę namęczał. Tutaj pauza wcisknięta i... Chyba, że mi się zasejwowało to. Tak, kurczę. Nie muszę jeszcze raz tego przechodzić. Weźcie mnie, nie dobijajcie. Ja ci programie się dubanie... W nosie nie pomaga pracy. A czemu tutaj są komu głowę? Dwa wolne miejsca. Chyba mam dwa klucze jeszcze ze sobą, tak? Odpowiedź brzmi tak. Miałem dwa klucze w kieszeni. Dobrze, że mam spodnie szturmowe, bo bym
ich nie przeniósł. A tym się nie będę bawił, bo wiem jak to się kończy. Ostatnio się tutaj ten inteligentny kiełbogłowy bawił tą wajchą. Sorry, ale nie mam tego obezwładniającego elektrycznego bełta, więc trzeba go wytworzyć. Te mam aż dwa. Tego nie. Zrobię więcej niż trzy sztuki. Ok. Dobra, daję jeszcze tego. No i cię mamy. Kurde, ta akcja, jak sobie w łeb strzelił, to ta akcja, jak sobie łeb potraktował własnym młotkiem, była kurczę iście. Iście rodem z jakiegoś komiksu. Taka stylistyka. A co uruchomiało to? Wystarczyło biec powoli. Leslie, you're safe. Where's Kid? Kid. Kidman? Is she here too? Kid. Kid. Is she all right? Is she all right? All right. Stand back. I'll get it open. Tak, tak, już mam taki nawyk sprawdzania, czy mam broń naładowaną. Zaraz. No tutaj musiał mieć naprawdę niezłe kino, jak ten mu się tu szlajał. Sprzedawca sardynek.
Spokojnie, kusza, obezwładniacz, harpunik. Harpunik 2. Harpunik 3. Leczymy się. Aż ty kurde zwyrodnialcu. Chcę za niego 5 koła co najmniej X-Pika. Podnieś X-Pika i spadaj stąd, bo to truje. Ile? 1000. Dzięki bardzo. Dzięki, dzięki. Co? Nie zasłaniaj, koleś. Jakaś rura? Do zatkania. Dawaj. Gra przygodowa. Podnieś kurek. Domyślam się, że trzeba go podnieść i gdzieś przymontować. Nie, to nie jest jednak do końca gra przygodowa. Już mnie dostrzegł. Ale ty jesteś za ciężki, koleś. Żeby za mną biegać. Pod tym kątem nie będziesz się ze mną równał. Tu jest kurek chyba w środku. Nie, tutaj. Będzie teraz te pułapki rozrzucał. Co ja mam zrobić, bo ja nie wiem. Rozmontowałbym sobie te pułapki, ale nie ma czasu. Co ja mam zrobić? Masz czas, żeby tą kosą machać. Ale co zrobić? Ten kurek.
to mam z nim walkę znowu. Chyba, że może to bez walki załatwić. Nie, bo wtedy się ta animacja załączyła. Na strzel. Czyli dwa podrasowane bełty starczą na tego kolesia. Rozumiem, co trzeba teraz zrobić. Trzeba znowu mu dopieprzyć. Pewnie z dwóch bełtów, żeby się, kurczę, jakiś bezsensowny skrypt załączył. Tylko, że ja nie mam... Tu rozmontuję dwie pułapki. I sobie stworzę te bełty. Chcę z tego 5 sztuk, dzięki za jedną chociaż. Zmień bełt. Nie, teraz nie zmieniam bełtu. Ciach. No ale podejrzewam, że mogę z każdego rodzaju. Pułapkę mu chociaż zamontuję. Wybuchającą. Nie, nie wchodzisz na stoliczki. Omijasz stoliczki, odbijasz się o nie. Nie wiem, czy sens był się leczyć, bo przecież jednym ciosem mnie rozdemontowywuje. Mogę tutaj pułapkę zamontować. Zawczasu. O, jaki jurny, jak wybiegł do mnie. Speak? Ile tam było? 1000, nie? Tylko. Dzięki bardzo. Czuję się naprawdę bardzo nagrodzony za walkę z tym wielkim aktem kiełbogłowym. Dzięki za ostrzeżenie, że to gówno łazi tutaj. Dobra, dobra, to nic nie daje. Nic nie daje. Chyba, że to nam się otworzyło po zabiciu tego rzeźnika. To jest chyba ta lokacja, kurczę, poprzednia, co nie wiedziałem, co zrobić. Tutaj go chyba trzeba rozwalić. Swoją drogą obczajcie obrazy Beksińskiego.
Sherlock. Ze spokojem zrobimy sobie teraz, nie panikując, jakiegoś bełta. Niestety się nie da. Wiecie co, jak będą kazać w kółko biegać teraz w tych lokacjach, to ja sobie wpiszę kod. Nie, żartuję z tym kodem. Ale to byłoby bez sensu, beznadziejne. Gdzie jest tam ten kurek? To było bardzo logiczne. Nie można obejść pułapki. Czego ja szukam? Jakiegoś lekkiego kurka. 60% zatrucia. Aha. Maszuj! Maszujesz palcem! Idziesz stąd. Jeżeli mnie zabijesz, nie gram. Drugi raz to samo. Nie mam zamiaru przechodzić drugi raz to samo. O kurde. Aha, dali mi chociaż możliwość kontynuowania maszowania. Idziesz wspierw stąd. Odpoczywasz, odpoczywasz. Ja wiem, że ty potrafisz daleko zabiec bez zadyszki, ale oszczędzasz się, chłoptasiu. Punkt kontrolny, dzięki bardzo. Chociaż to też jest przejaw opieprzania się programistów, bo jest za łatwo. Po co ten save? Ja cię kręcę. Jeszcze kurde macki mnie dopadły. No spróbuj tego, spróbuj. Ale za mnie jajcasz. Dajcie taboret. Fuch. Tole była przeprawa. Jak ja miałem najcięższy sen w życiu? Można porównać to do tego snu, jeśli to faktycznie jest sen głównego bohatera. Czy taki czarny diabeł, który wychodzi z za pieca kafelkowego, a ja mam do tego około 3 lata i muszę na niego
spoglądać, nie mogę odwrócić głowy, bo zarazem mnie tak ten wygląd przyciąga, a tak odpycha, można uznać, że jest większego kalibru niż to, co się dzieje w tej grze. W wieku 3 lat. Odpowiedź brzmi tak. Wiecie co, ja już w tym momencie skończę znowu kolejny odcinek. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.